Na terenie nowego osiedla przy ulicy Chopina doszło w czwartek do niecodziennego zdarzenia. Do jednego z mieszkań zapukało trzech mężczyzn. Przedstawili się jako policjanci. Obecna w mieszkaniu kobieta, nie podejrzewając podstępu, wpuściła ich do środka. Chwilę później napastnicy ją skrępowali. Obrabili. Jak poinformowała media rzeczniczka suwalskiej policji, funkcjonariusze ci prawdziwi prowadzą czynności w kierunku rozboju. Z mieszkania, według podanej informacji, zginęły pieniądze i kosztowności. Od razu też Eliza Sawko z suwalskiej policji zastrzega, że dla dobra postępowania nie może ujawnić innych szczegółów zdarzenia. Nie udało się więc nam ustalić, z łupem jakiej wartości złodzieje opuściły czyli nieruchomość nad śledztwem, nadzór sprawuje Suwalska prokuratura rejonowa.